Moi drodzy, dzisiaj będzie krótko. Chciałbym Was poprosić o to, żebyśmy się wszyscy razem włączyli w pomoc ludziom, których podtopiła woda na południu Polski. Co mogę zrobić ja, co możemy zrobić my wszyscy? Proszę was, kochani, żebyście wykorzystali ten kanał, a dokładniej możliwość pisania komentarzy i w komentarzach, żebyście wszyscy wpisywali adresy stron, linki do stron. Informacje do stron i informacje wszelakie, gdzie są organizowane zbiórki dla osób poszkodowanych w tej powodzi, która teraz trwa na południu Polski. Wykorzystajcie po prostu ten kanał do wymiany informacji. Ten kanał ogląda dużo ludzi nie tylko z rolnictwa, nie tylko ze wsi, ale również ludzi z miasta, z tego co wiem, więc proszę o tę informację i mówię w komentarzach: wpisujcie to wszystko. Kochani. Chciałbym się kilka zdań, bo wielu ludzi tego nie wie, zwłaszcza spoza rolnictwa. Powódź, ona w sektorze rolniczym, w tym sektorze, na którym ja się znam, ona nie, do, ona nie polega na tym, że jak woda opadnie, woda się skończy, to kończy się tragedia tych ludzi. Bardzo wielu ludzi nie do końca wie, że jeżeli gospodarstwo na przykład jest hodowlane, jeżeli utrzymuje stado koni, owiec, kóz czy bydła, to te gospodarstwa potrzebują i mają ogromne zapasy paszy. Dlatego, że te zapasy muszą być na cały rok. Woda, która przychodzi, ona te zapasy paszy po prostu niszczy. Nie da się z rolniczego punktu widzenia podnieść nagle 2 metry nad ziemię, 2 metry w powietrze setek ton kisionek z kukurydzy, kiszonek strawy, czy siana, czy słomy. Woda to po prostu zabiera. Zabranie pasz na gospodarstwach hodowlanych oznacza Katastrofę, która się dopiero zaczyna w momencie, gdy woda opada. Bo nagle się okazuje, że albo trzeba skasować hodowlę, albo trzeba kupować bardzo drogą paszę. A wierzcie mi, to są ogromne ilości pieniędzy, i to są ogromne ilości ton, które trzeba przewieźć. Powiem, wy może tego nie wiecie wszyscy, ale pasze, takie jak na przykład kiszonki, ich się nie da po prostu magazynować w nieskończoność. To jest tak, że kupowane musi być skarmiane. To nie są pasze suche. To samo się tyczy gospodarstw, które mają hodowlę świń. Nie wszyscy mają zboże w silosach w powietrzu. Niektórzy mają w magazynach płaskich, gdzie wystarczy 30, 40, 50 centymetrów lustro wody nad ziemią i te zboża jest, jest zalewane. Nie wszystko idzie zabezpieczyć. I dlatego mój dziadek kiedyś powiedział, że e, woda po powodzi to jest początek tragedii, które opadnięcie wody pokazuje dopiero prawdziwe straty. I tak jest właśnie w rolnictwie. Wielu ludzi na przykład nie wie, że mamy już czas, gdy są zasiane rzepaki i na południu Polski w niektórych miejscach zasiane są zboża. Woda, która wchodzi na te pola, ona całkowicie niszczy te zasiewy i powoduje, że trzeba robić od nowa pewne kwestie, gdzie już jest za późno na przykład na siewy rzepaku. W normalnym, optymalnym terminie. Wielu ludzi w Polsce może nie wiedzieć o tym, że teraz nadal na polu rośnie kukurydza, rośnie soja, rosną ziemniaki, rosną buraki. Są już w internecie zdjęcia, gdzie są pola zalane, lustre wody 50 cm, buraki pod wodą, soja pod wodą, ziemniaki pod wodą. A więc można powiedzieć, że kilka miesięcy pracy rolnika idzie w niwecz. Chciałbym tutaj też powiedzieć do ludzi spoza rolnictwa, żeby mieli świadomość, że opadnięcie i zejście wody z pola nie oznacza powrotu stanu do sprzed powodzi. Jeżeli na polu stoi lustro wody pół metra czy metr i te lustro stoi więcej niż dzień, to ta woda, która wnika do gleby, ona powoduje ogromne ilości strat, ponieważ pod wodą zaczyna się gnicie i butwienie gleby. Ta gleba po prostu się degraduje. I teraz... To, że woda zejdzie z pola, nie oznacza, że te pole jest jak sprzed powodzi. Tu też prośba do rolników, żebyście, kochani, pamiętali o tym, że jeżeli tylko woda z waszego pola zejdzie i przestanie być na nim błoto, to jak najszybciej za wszelką cenę glebę trzeba poderwać i napowietrzyć, ponieważ zobaczycie prawdziwą degradację nie za miesiąc, tylko za pół roku, kiedy przyjdzie wiosna i ziemia będzie beztlenowe warunki miała w sobie i zaczną się choroby. I uszkodzenia systemów korzeniowych, bo to się po prostu wydarzy. Pamiętajmy o tym, że gospodarstwa rolne to jest miejsce pracy i źródło utrzymania wielu rodzin, a więc mężczyzn, ich żon i ich dzieci. I oczywiście, żeby była jasność, mam świadomość tego, że powódź uderzyła nie tylko w ludzi ze wsi, bo też zabrała dorobek wielu ludziom spoza rolnictwa. Więc kochani, wykorzystajcie po prostu zwyczajnie ten kanał. Komentarze pod tym materiałem, do wklejania linków, do umieszczania opisu, bo wiem, że nie wszystkie linki wchodzą. Jeżeli linki nie wchodzą, to opiszcie proszę, gdzie można wejść, gdzie można coś wpłacić, gdzie można się zrzucić, gdzie są organizowane na przykład zbiórki, czy to żywności, czy to właśnie pasz, bo z mojego rolniczego punktu widzenia tragedia zaczyna się w momencie, gdy opada woda. Jeżeli Pan Bóg da i szczęśliwie i nikt nie zginie. To żyjemy dalej i trzeba się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Woda opadnie, błoto się sprzątnie, ale trzeba żyć dalej. A w przypadku rolniczym, zawsze mądrze powtarzacie, że to jest warsztat pod gołym niebem i to jest racja. Nie można go spakować, nie można go zakryć folią i przeczekać tygodnia ulew czy podtopień. Tak się po prostu nie da. Więc, kochani, jeszcze raz, proszę, zarówno tych ludzi z miasta, jak i tych ludzi ze wsi, udostępniajcie ten materiał. Informujcie, że tutaj w komentarzach do tego materiału, czy pod tym materiałem każdy może wkleić informację gdzie co jest zbierane, jak można pomóc. Ja też obiecuję, że się do tego włączę, ponieważ mówiąc po imieniu, my tutaj na Mazowszu, czy ludzie na Pomorzu, czy ludzie na Mazurach, czy na Podlasiu, czy na Wielkopolsce, borykamy się z suszą. Ej, mamy teren równy, nie mamy tutaj gwałtownych potoków, nie mamy tutaj strug. Nie mamy tu sytuacji, gdzie w ciągu jednej doby struga, która idzie z gór, bo nie mamy gór, więc te strugi nie występują. Południe Polski, niestety, to jest zupełnie inny klimat, zupełnie inne kształtowanie terenu i prawda jest taka, że tam jest to zupełnie inaczej z punktu widzenia rolniczego i pogodowego niż tutaj u nas. Więc jeżeli możemy się jakoś włączyć i pomóc, to proszę, róbmy to, bo nas sięgają inne klęski, tam rolników sięgają inne klęski. Wiadomo, że nikt nikomu źle nie życzy, ale to wszyscy możemy zrobić. Pamiętajmy o tym, że 10 zł wpłacone gdziekolwiek, na którąkolwiek ze stron, które mam nadzieję, że się pojawią, wpłacone przez tysiąc osób to jest 10 tysięcy złotych. Wpłacone przez 10 tysięcy ludzi to jest 100 tysięcy złotych. Wiele gospodarstw po tej powodzi będzie musiało przetrwać. Nie to, że rozwijać się, tylko po prostu przetrwać kryzys, w trudnych ostatnich dwóch latach, czy trzech latach, powiedziałbym, ekonomicznie, gdzie i tak było ciężko, a nie zapominajmy, że południe Polski to w ogromnej ilości gospodarstwa bardzo małe, rozdrobnione, gdzie, mówiąc wprost, jedno, dwa pola to, są, to jest majątek całego gospodarstwa. I teraz sobie wyobraźmy, że całe te pole jest pod wodą. Tego się nie da tak po prostu za przyknięciem palcem, jak różką, cofnąć. To są tragedie dla wielu ludzi, Czego nikomu nie życzymy i mam nadzieję, że nikt nam tego nie życzy. Więc kochani, udostępniamy, wklejajcie proszę tu informacje, wykorzystajcie komentarze pod tym filmem, żeby wymienić się informacjami, bo to wszyscy po prostu możemy zrobić. I uważajcie na siebie, bo woda to jest żywioł. Potrafi zabrać majątek, potrafi zabrać zdrowie i życie. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, pewne rzeczy musimy przeczekać. Opadnie woda, bierzemy się za naprawy szkód.